co czwartki, tak jak dzisiaj, organizowany jest jam session przez Hipolita Woźniaka, który jest protoplastą, założycielem tego jam session i on go rozgrywa. Na górze, na sali barowej jest jam session, który jest o tyle inny niż inne jam session w Warszawie, że nie ma ustalonej formy, jaka będzie grana muzyka, ani kto ma przyjść konkretnie, ani kto tam jakoś tak prowadzi. Generalnie ja to prowadzę jako jeden instrumentalista, ale wszyscy, co przychodzą, mogą coś zaproponować i próbujemy się dostosować razem do siebie wszyscy, słuchać się i żeby wyszła z tego jakaś muzyka. Jak się siada do dżemu z muzykami i to zaczyna trybić, jedna osoba zaczyna grać jakiś motyw, druga się do tego dołącza, trzecia, czwarta, piąta i to zaczyna płynąć, no to czujesz taki rodzaj energii. Ja po tę energię, którą czuję między ludźmi, a która przepływa przez nas poprzez muzykę, po to tutaj przychodzę. Chodzą ludzie i śpiewają, co im w duszy gra. To są wokaliści, to są gitarzyści, pianiści. Miejsce jest kameralne, bo znajduje się przy barze. Gramy, rozmawiamy, są to przyjaciele, znajomi, czasami nowi ludzie, których dopiero poznajemy. Każdy może się wypowiedzieć, każdy może zagrać, na jakim instrumencie tylko mu się podoba. Przeważnie jest to improwizacja. Czyli ludzie przychodzą, ktoś zapodaje jakiś swój temat albo coś wymyśla na poczekaniu i reszta musi się do tego dostosować muzycznie. Czyli bardzo, trzeba być bardzo czujnym i po prostu wiedzieć, co zagrać do tego, co ktoś zaproponuje.